Proszę Państwa, postanowiłem udać się testować w tym roku Drwala, ale że jeszcze jest oferta śniadaniowa, to może zajmę się tą lodówą, kurnia. To nie jest tajemnicą, że jest tam Dream. Jak widzicie u mnie taki podobny, tylko nie ten, kurnia, super, ekstra, mega wypasiony model jeździ, tak więc na co dzień ze mną współpracuje. Nie wyobrażam sobie życia w ogóle bez takiego odkurzacza w domu już aktualnie, mając psa. No to wczoraj było odkurzane, dzisiaj ona już przyszła i już, widzicie, zostają jakieś tematy. Tak więc u mnie taki odkurzacz jeździ codziennie i nie wiem, jakby to wyglądało, jakby codziennie nie jeździł. No bo po pierwsze pies, po drugie blondynka z długimi włosami, naprawdę tego sporo zostaje. Dobra, biorę to na warsztat. Ale naprawdę to wielka paka jest, aż się zastanawiam, co tam w środku ukryte. 17 kilo! Srogi to zawodnik jest, powiem szczerze. Chyba go trzeba by od dołu otworzyć i sobie zsunąć ten karton. Tak właśnie uczynię. To wygląda, proszę Państwa. DreamyBot L20 Ultra. Oczywiście wezmę Wam, zlinkuję oczywiście z opisu filmu do pełnego testu na Test Hubie, tak więc może najpierw że ten test, żeby to wszystko się zgrało w czasie. Ale kawał zawodnik. Dobrze to wszystko zapakowane. Tak wygląda na obrazku. Dużo różnych opcji, możliwości. A tak wygląda już nie na obrazku. Podjazd zdejmowany. Jest do tego, żeby łatwo było umyć. To jest istotne. To, gdzie się będą mopy kąpały. Nawet to fajnie pomyślane. Tu jest, są mopy, które się kąpią magnetycznie przysysane. Też bardzo to dobrze wygląda. No i w tej opcji jest coś takiego jak detergent możliwy do zainstalowania. Plus szczotka boczna i instrukcja. Naprawdę jest duży, sprawdźcie sobie, czy Wam wejdzie to coś do domu, jak będziecie chcieli. Pojemnik na brudną wodę, pojemnik na czystą wodę. Plus tu są pojemniki na detergent. Jest szczotka do mycia. Fajnie, że wszystko się tu mieści w komplecie. Przyciski sterujące. Tutaj jeszcze też ważna kwestia, że jest blokada, żeby otworzyć, tutaj gdzie się znajduje worek na śmieci i tu worek na śmieci, to trzeba tą blokadę przesunąć, bo inaczej to będzie lipa. No i mierzyłem rozmiar Kądziowi, bo jest zainteresowany takim sprzętem, ale mówi, że nie wie, czy mu to wejdzie. No bo faktycznie, no ja tutaj nie sięgam, no jakiś będę musiał specjalny albo z dołu na ziemi go postawić, żeby ponagrywać, to tu jest od góry. No i oczywiście AI, wszędzie musi być AI, żeby mogło rozpoznawać, że żeście zostawili buty, sznurówki, słuchawki i inne rzeczy. O matko, dzisiaj jest ten dzień. Dzień tak zwanego Drwala. Zróbmy to może testowo, czy warto w tym roku. Zamów w aplikacji McDonald'u, zamów tutaj. Gdzie ten? Co nowego? Burger Drwala jest. Dwa biorę, jeden dla ciebie, jeden dla mnie. A jaki on jest? Zawsze był fantastyczny, a jaki jest teraz? Trudno mi powiedzieć. Zestaw chcemy z frytkami, z piciem? Tak. Wybierz frytki i do picia wezmę może... Chcesz ketchupik? Chcesz ketchup? Bach. Sałatka? Opcjonalnie nie, żadna sałatka. Do picia chyba wezmę wodę. Gazowaną. Bo nie będziemy tego dziadostwa pili, nie? Dodaj do zamówienia. Mamy dwa. Wow. Wybierz miejsce odbioru, jaki tu jest stolik? 31. 31, potwierdź. Potwierdź i zapłać. Wybierz metodę płatności. Apple Pay. Jeszcze nie powiedziałem, że dwa zestawy powiększone 70 zł. Dokładnie 69,80. Tak więc to już jest taka cena restauracyjna, bym powiedział. I za te 7 dych też zjemy. Zjemy dwa burgery na mieście z frytkami. Takie jak chodzimy sobie do... Z frytkami to nie wiem, ale dwa burgery tak. Zje się, nie? Nie ma go na... nie fast foodowe jak się ma. Sandra już sprawdza obecność kabiny. Tak to, tak ci on wygląda. W razie wiem standardowy. Jeden plaster bekonu. Jeden. To jest placek czy ser? Ser chyba, nie?
Ser w panierce, trochę sosu i sałata. A mamy tu gdzieś paragon? Pani nam przyniosła? Przyniosła nam, nie? Jeszcze rzucam okiem na paragon, żeby cena do annałów historii się zapisała. Kto znajdzie pierwszego drwala, którego żeśmy jedli na kanale? Drwal 17,20 kosztuje tutaj. W zestawie, nie? Nie wiem, czy sama kanapka byłaby w innej cenie. 17,20 drwal, 8,90 frytki i woda gazowana 8,80. Ło, za wodę to srogo. Liczą, 8,80 za wodę. I tego się już nie da szukać i powtórzyć. Pierwszy kęs. Kurde, no nie jest zły. Ale czy on jest taki w porównaniu do tego, co dostajemy na mieście w innych burgerowniach? Kurde, no chyba nie. Nie jest jakiś arcyfantastyczny. Znowu nie mam efektu wow. Nie wiem, z czego to wynika. Może z tego sera, który jest prawie przezroczysty. Dla mnie było więcej, wydaje mi się, tego sera, bo jak jest taki zgnieciony... Trochę mi brakuje czegoś żurawinowego do tego sera. A co, bo będą też jakieś inne smaki tych wyprowali. Wtedy może coś się zmieni. Bo ten taki... To jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest, to jest dobre. Ale nie wywala mnie z butów, tak żebym... Nie wiem, chyba czegoś za bardzo przez... Dawniej nie było... Dawniej, no to 10 lat temu. Nie było takiej alternatywy z dobrymi burgerami. A teraz jak już człowiek tyle pojadł dobrych burgerów i w wielu miejscach na mieście można kupić dobre burgery, no już ten drwal nie robi jakoś takiej roboty. Czy na pewno bym go kupował, jak byłbym w maku? Bezwzględnie, bo wydaje mi się, że to jest najlepsza kanapka aktualnie w ofercie. Taka premium. Tak? No. A wolałabyś wieś maga? Wolałabyś takiego drwala? Nie mogę powiedzieć, co czy mac chickena? Wolałabym gdzieś indziej jeść. To jest reklama, którym przygotowujemy do McDonalda. Wolałbym gdzieś indziej iść. Nie no, nie jest zły. Nie jest zły, naprawdę. Jak na fast fooda, ale dupy nie urywę. Spróbujemy innych smaków. Może na ostro jakby zrobili. Tak dużo dowalić tamtych jalapeno. Byłby na pewno taki fajniejszy trochę smak. Trochę żurawinki tutaj jakby wrzucić. Naprawdę. Tak? Żeby tak trochę urozmaicić. Albo chociaż plaster pomidora świeżego. No. Nie? Plaster pomidora świeżego myślę, żeby zrobił robotę. Bo tak naprawdę... Nie, Big Tasty Bacon, jakbyśmy byli ostatnio... Gdzie to żeśmy byli? W Chorwacji chyba. Jakąś większą na mnie zrobił wrażenie niż ten drwal. Podstawowa wersja dupy nie urywa. Jest dobra, ale bez efektu wow zupełnie. Jak dla mnie oczywiście. A jak dla was, to chętnie poczytam w komentarzach. Spróbujemy inne wersje. Dużo ludzi na drwala. Pełny McDonald. Naprawdę. Jest to hit na pewno sprzedażowy. Ale czy smakowy, czy z fast foodowni to byłby twój wybór, drwal, czy jakbyś... Nie. A co byś wybrała bardziej? Ja wybrałabym bardziej Hoopera albo Grandera. Tak? No ja po prostu je lubię bardzo, a tu mi brakowało jakiegoś... No mówiłam już o tej żurawince 5 razy, to się nie będę powtarzać, ale po prostu mi brakowało jakiegoś takiego smaczka. Przełamania tego burgera, nie? Żeby... Bo on jest z tym... On jest chyba na ostro jest lepszy, bo on dostaje jest wtedy jalapeno i trochę no, go tak może przełamuje. Albo cokolwiek, żeby tak, wiesz, był jakiś w tym tak podkręcone trochę, a tak to jest nudny i taki ten ser na głębokim oleju w panierce, taki zamulający trochę. O, taka jest opinia. Chodzę sobie i oglądam ten odkurzacz, ale pierwsza fajna rzecz, ma te podkładki mopujące. Jak ich nie potrzebuje, to je zostawia, żeby po dywanie nie jeździć z tymi mopami. Jak ich potrzebuje, to sobie sam je zaciągam. Już pełna automatyka. Nie jest głośny. Na razie sobie tworzy mapę i robi taki... No mapę sobie teoretycznie stworzył, a teraz robi pierwszy przejazd z czyszczeniem, tak więc myślę, że teraz sobie jeszcze tą mapę tak... dokładnie uściśli, ale jest taki pieron precyzyjny z tym dojeżdżaniem do krańców, nie dotykaniem absolutnie niczego, że spokojnie można to w luwrze używać. I wymiata tą szczotką boczną z takich nawet drobnych rzeczy jak spod takiej nogi przy kasandrowej toaletce. No jestem pod dużym wrażeniem. No i jest kamera tutaj zainstalowana na przodzie i możecie sobie robić podgląd przed tą kamerą. Podgląd na żywo, jak odkurzacz jeździ. Oprócz tego, jak coś znajdzie, na przykład, nie wiem, jakąś trepka czy coś, to robi zdjęcie i wam przysyła, że tutaj znalazłem coś takiego, nie powinno tego tu być. Genialne.
U was się mówi trepki, kapcie, papucie. Jak się mówi? Taki ciekaw jestem. A tu jest cytryna i tu jeździ drugi. Robi właśnie porządek po tym psie, który ciągle przynosi jakieś dziady ze sobą. Postanowiłem jeszcze na odkurzacz wnyki rozstawić kabel. Zobaczymy, czy go zeżre, bo zazwyczaj zżerają. Dodatkowy element, skarpeta, też zżerają. Są mi trepy, jest i kabel, jest i skarpeta. Zobaczymy, czy zeżre. Sytuacja wygląda tak, że sprzęt jeździ, kabla nie zezar, skarpety nie zezar, butów nie zezar, ale co ciekawe, jak jest mapa tego co on tam zbiera, to mamy. Tu się pojawia taki symbol kabla i widać, bo jest zdjęcie zrobione, że tu leży kabel. Jak on wpadnie za łóżko, idealna sprawa. Tutaj jest tkanina. Widać, że jest skarpeta. No, w ogóle coś majtki czy inne rzeczy. I tu widać, że jest symbol buta. I proszę bardzo, widać sfotografowane pantofle. Proszę bardzo. No powiem szczerze, że podoba mi się taka opcja. Dla tych, którzy... Testy przeprowadzone i muszę powiedzieć, że takiego kombajnu multizadaniowego to jeszcze nie miałem. Jest do wywalenia brudna woda, ale że tutaj u mnie na bieżąco jest to wszystko sprzątane, to nie jest ona taka bardzo brudna. Szczotka, detergent. Odsyłam na test, już tu wam nie będę truł. Ale jak ktoś szuka czegoś chyba najbardziej wypasionego, co jest na rynku, to... No to bezwzględnie jest ten Dreamy.